Cześć, witam cieplutko na moim kanale i zapraszam na drugi odcinek serii Nowe życie na ranczu. Jeżeli jesteście na moim kanale po raz pierwszy, to musicie wiedzieć, że jest to mój drugi kanał. Na pierwszym kanale praktycznie znajduje się mój cały YouTube'owy dorobek, tak więc bardzo serdecznie zapraszam Was do opisu tego filmu. Nowe życie na ranczu jest to jedyna seria, która od pierwszego odcinka jest na tym kanale. Jak widać, za wiele filmów tutaj jeszcze nie ma, ale mam nadzieję, wkrótce się to zmieni. I myślę, że już możemy sobie zacząć grać naszą Adrianą tak bardzo
chciałam nią pograć, nie mogłam się już doczekać i w końcu nadszedł ten moment. Jak widzieliście na scence Wyra, no właśnie, co do jego imienia jeszcze muszę o tym wspomnieć, bo na ostatnim odcinku było trochę wpadek, cały czas odmieniałam jego imię, a potem na końcu sobie walnęłam, że nie, ja nie odmieniam, przecież nie, ja nie odmieniam jego imienia, a przecież przez cały odcinek to imię odmieniałam. No i właśnie, tak mi się wydaje, że powinno się je odmieniać, ale nie mam pojęcia, czy jest to prawidłowe. Adriana jest na razie tutaj z Diego, z naszym pieskiem. Okej, tak więc zaczynamy sobie rozgrywkę. Dobrze, kochana, co tobie jest? Co tobie jest? Sejsmofobia. Na tym obszarze występują czasem trzęsienia ziemi. Przebywający tu Simowie czują się nieustannie spięci. Przez 2 godziny będzie miała ten nastrójnik. Biedna kobieto, no tak więc jesteś tutaj po raz pierwszy na tym ranczu. W sumie ona tutaj spędziła noc sama, no i wstała i już od razu było trzęsienie ziemi, tak więc na pewno nie jest to nic zbyt miłego. Dobrze, mamy niedzielę, jest godzina 9. Musimy tutaj zacząć powolutku pracować nad odblokowaniem pewnych rzeczy. Dobrze, czy ty jesteś głodna, kochana? Dobrze, powinnaś skorzystać i jesteś głodna. Tak więc myślę, że zaczniemy sobie od pójścia do toalety, chodź tutaj szybciutko, zrób kupę w panice. Dobrze, tak więc zaczniemy sobie od kupy w panice i potem pójdziemy szybciutko i będziemy sobie szykować jakieś śniadanko. No i myślę, że moglibyśmy się dzisiaj zająć odblokowaniem którychś zwierzątek. W sumie to, aby odblokować krowę, musimy mieć gotowanie na 6 poziomie i przygotować 10 słoików dżemu. Powiedzmy, że Adriana tutaj znalazła troszkę rzeczy w lodówce, więc postanowiła je wykorzystać i będzie robić, dobra, śniadanie, zrobimy sobie jakieś śniadanko i będzie robić po prostu dżemy. Powiedzmy, że znalazła jakieś owoce i tak dalej i chce wykorzystać, ponieważ nie ma ona jeszcze tutaj zakupów, zbytnio zrobimy naleśniki owocowe i zrobimy dla rodziny, niech będzie, ok. Bo wiadomo, ona jeszcze zakupów nie zrobiła, a tak w ogóle to miasto jest dosyć daleko i będzie trzeba się dosyć głęboko zastanowić, jak ona będzie mogła do tego miasta jeździć, bo na razie nie może, na razie my się do miasta nie wybieramy, bo ona nie ma ani konia, a nawet jakby miała tego konia, to ona jeszcze na koniu jeździć nie umie. Tak więc musi się tego nauczyć, żeby móc pojechać do miasta, chyba że ewentualnie do kogoś by zadzwoniła, a tutaj na tym ranczu chyba też trochę średnio, jeżeli chodzi o linię telefoniczną. Tak więc to też wszystko będzie trzeba jakoś ogarnąć. Dobra, rozwijanie hobby. Tak, rozwijamy hobby. To jest bardzo fajny mod, chyba od Miss Hissy, tak chyba ona się nazywa. Dzięki któremu właśnie Simowie mogą rozwijać swoje hobby. Okej, odkryto jedno prawdziwe hobby. Adriana zainteresowała się kuchnią. Simowie z tym hobby lubią odkrywać kuchnię i angażują się w wiele działań kulinarnych, takich jak gotowanie, pieczenie, miksologia i ważenie napojów. Simom tym łatwiej jest budować umiejętności związane z tymi czynnościami i będą chcieli spędzać więcej czasu w kuchni. Dobra, to powiedzmy, że ona lubi to gotowanie. No ona, bo tak również jest według mojej fabuły, że ona to gotowanie lubi bardzo, bo przecież jeśli pamiętacie, Dante uwielbiał gotować i ona tak samo właśnie, bo ona jest bardzo podobna z charakteru do Dante. Dobra, sieć stabilnie. Boże, jak dobrze, że ten mod działa, bo bez niego to jest po prostu już masakra. Weź porcję. I zjemy sobie śniadanko. Nie mamy jeszcze odblokowanego ogrodu. Tak więc na razie musimy korzystać z tego, co jest w lodówce. Czemu nie możesz umyć tego talerzyka? Okej, możesz. Dobra. No to sobie schowamy na potem. Dobra, no kasy nam teraz będzie ubywało, bo na razie nie mamy zakupów. Ale tak jak mówiłam, ona na razie jeszcze do tego sklepu, znaczy do tego miasta się nie wybierze, bo na razie sama jeszcze w sumie nie wie jak. No bo nie spodziewała się, że to rancho będzie aż tak daleko, aż na takim uboczu. Ona jak najszybciej chciała właśnie z Tartozy wyjechać i chciała po prostu zmienić to otoczenie, więc wiadomo, w pośpiechu jak się robi rzeczy, to nie zawsze jest to, nie zawsze to robimy w sposób inteligentny i ona niestety właśnie w taki sposób to zrobiła. Dodaj składniki i weź zieloną herbatę. Dobra, to weź sobie zrób jeszcze zieloną herbatę i dlatego na razie jeszcze tutaj jesteśmy jakby. Dlatego ona tutaj jeszcze na razie nie ma zbyt wielu możliwości, ale powolutku będziemy starali się to zmienić. Dzisiaj bardzo bym chciała chociaż ogarnąć, odblokować krówkę. Zobaczymy. I zobaczymy, czy nam się uda odblokować może ewentualnie kury.
Aby odblokować kury, musimy zdobyć umiejętność mielenia i przygotować 9 kostek masła. Musimy przygotować 9 kostek masła, musimy przygotować ryż i mąkę. Dobra, w takim razie myślę, że póki mamy jeszcze pieniądze, zanim je stracimy całkowicie, przyjdziemy tutaj i kupimy książkę. Powiedzmy, że ta książka znajduje się tutaj na półce, a nie, że my to kupujemy, ale spróbujmy właśnie znaleźć książkę, dzięki której ogarniemy sobie pierwszy poziom, dzięki której zdobędziemy w ogóle poziom jakiś tam początkowy tej umiejętności mielenia, bo tylko w taki sposób jesteśmy w stanie to zrobić. Inaczej nie będziemy mogli, klikając właśnie na to urządzenie do mielenia, na ten młynek, nie będziemy mogli inaczej właśnie zdobyć tej umiejętności. Potem ewentualnie możemy ją oczywiście... O, jest. Potem ewentualnie możemy ją nad tą umiejętnością pracować już na tym młynku, ale na razie nie możemy jeszcze... Dobra, usiądź tu stabilnie i zdobędziemy sobie chociaż tą umiejętność. Niech ją tutaj szybciutko znajdę, czy to jest to? Nie, to jest jakaś... Dobra, jest tutaj. Okej, mamy. Dobra, więc ty, kochana, zacznij to czytać. Jak tylko zaczęliśmy czytać książkę, to zdobyliśmy umiejętność mielenia. No dobrze, więc my sobie z Adrianą tutaj troszeczkę poczytamy. Zobaczymy, czy już możemy coś zrobić, jeżeli chodzi o ten młynek. No, powinniśmy tutaj mieć umiejętność mielenia, znaczy zdobyć umiejętność mielenia, tak więc to zdobyliśmy. Ale żeby mieć kury, musimy przygotować 9 kostek masła, mąkę i ryż. Żeby przygotować masło, musimy mieć mleko. A my chyba mleka nie mamy, tak więc niech ja tutaj spojrzę. No na razie jeszcze nic nie możemy tutaj zrobić. Jeżeli chodzi o... O, możemy zrobić mąkę i możemy zrobić ryż. Świetnie. Tak więc myślę, że zajmiemy się tym. I wtedy ewentualnie, jak już odblokujemy sobie krowę i będziemy mieli mleko, będziemy mogli zrobić również masło. Tak więc myślę, że... Jak zrobimy mąkę i zrobimy ryż, to zajmiemy się może robieniem tutaj tych słoików dżemu. Na szósty poziom musimy mieć gotowanie. Wtedy już będziemy mieli ogarnięte krówkę i ewentualnie kury. Dobra, tak więc ty, kochana, zajmij się tutaj tym. Tak więc nasza mąka się robi, jest w naszym młynku. Okej, mamy mąkę, świetnie. Gdzie ty to teraz położysz? Nie wiem, aha, tutaj walnęłaś, wiesz co, może to przeniesiemy gdzieś tu z tej strony. Tak w ogóle to jeszcze zastanawiałam się, czy by nie zrobić tutaj jakiejś spiżarni i prawdopodobnie właśnie, bo po co nam tutaj taka wielka jest, takie wielkie to pomieszczenie tutaj, gdzie właśnie robimy ten nektar, jest to całkowicie niepotrzebne. Myślę, że te obiekty dekoracyjne po prostu usunę, zrobię jakieś półki i będziemy tam również naszą mąkę i nasz ryż przetrzymywać. Dobra, tak więc teraz zrobisz jeszcze ryż i będziemy już prawie mieli odblokowane kury, znaczy prawie, powiedzmy jeszcze sporo nam tutaj potrzeba, żeby odblokować te kury, bo musimy mieć aż 9 kostek masła. Okej, super, mamy już ryż, świetnie. I pewnie też to walniesz w to samo miejsce, tak więc poczekam. Okej, dobra. Może jeden ze dwa słoiki zrobimy. Zrób dżem. Okej, i powiedzmy, że my tutaj znaleźliśmy jakieś jabłka, zrobimy sobie teraz dżem jabłkowy, dawaj. Jak widzicie, Adriana tutaj stara się, no ona umie dobrze, o Boże, ona umie dobrze gotować. W sumie to jej umiejętności gotowania są na którym poziomie? Są na czwartym poziomie, tak więc nie jest tak źle, nie powinna nam spalić tutaj, miejmy nadzieję, rancha. Tak więc z tego, co ona tutaj znalazła, stara się ogarnąć właśnie jakieś rzeczy. Okej, już tak szybko dżem zrobiłaś, super. Dobra, tak więc mamy pierwszy słoik dżemu. Świetnie, no to skoro tak szybko ci poszło, to zrobimy może jeszcze z jeden, dwa i powiedzmy, że drugi to będzie truskawkowy. Zastanawiałam się tutaj, a czemu nie robisz? Sprzątnij, kontynuuj. Zastanawiałam się tutaj nad prostym życiem, ale potem zdecydowałam, że jednak tego prostego życia nie będę tutaj dawać, bo no, chcę się tutaj skupić bardzo na tym dodatku nowym, na koniach, tak więc to będzie taki, powiedzmy, główna część tej serii, to będzie taki, powiedzmy, najważniejsza część tej serii, natomiast proste życie będę miała z pewnością dobra, to teraz zrobimy jeszcze jeżynowy. Będę miała z pewnością w serii, o której pisałam na społeczności na starym kanale, która już niedługo będzie, znaczy niedługo, najpierw muszę ogarnąć wszystkie
mody średniowieczne i będzie to seria Ultimate Decades Challenge, którą uwielbiam, uwielbiam tą, to wyzwanie i no już nie mogę doczekać, aż będę mogła je zacząć. Okej, tak więc przyrządziliśmy, ile my tu już mamy? 3 słoiki dżemu, pozostało nam jeszcze 6 do zrobienia, żeby móc odblokować tutaj naszą krówkę. No i musimy mieć gotowanie na 6 poziomie, a my mamy gotowanie na którym poziomie? Niech ja sobie jeszcze zerknę. Na poziomie 4. Dobra, to myślę, że może jeszcze dzisiaj uda nam się to ogarnąć. No i powiedzmy sobie, że Adriana tutaj oczywiście ona eksploruje całe to rancho, zagląda wszędzie, w każde miejsce, no bo oczywiście chce wiedzieć, co takiego kupiła, co tutaj się znajduje, w jaki sposób będzie mogła jakoś zarabiać, no bo wiadomo, ona tutaj w swoim zawodzie nie pracuje, więc musi jakoś zdobywać pieniądze, bo te pieniądze, które ona ma, ostatecznie kiedyś się skończą, tak więc musi ona tutaj znaleźć też jakiś sposób zarabiania. No i znalazła tutaj tą starą maszynę, powiedzmy, że znalazła tutaj tą starą maszynę do wytwarzania nektaru. No i ona ten nektar wytwarzać, powiedzmy, umie, to znaczy nie, że ma jakieś tam wielkie umiejętności, bo nigdy tego nie robiła, ale wie, o co tutaj chodzi, bo jej rodzice właśnie mieli coś takiego, ona się nigdy tym nie zajmowała, ani nigdy się tym nie interesowała, bo ona zawsze miała głowę w książkach, no i chciała być lekarzem, od małego dziecka chciała być lekarzem, więc nigdy nie wgłębiała się w to, ale jakieś tam pojęcie ma. No i myślę, że ona teraz będzie starała się po raz pierwszy zrobić, nie może jeszcze, bo musimy mieć więcej, musimy mieć 3 jabłka, dobra, to dodamy jeszcze po jednym tutaj, tak żeby nam starczyło. My zaraz całą kasę tutaj przechulamy. Kurczę, patrzcie, my już mamy 89... Nie, jak to jest możliwe? Przecież my mieliśmy 1000 simoleonów. Kurka wodna, my żeśmy przechulali prawie 1000 dzisiaj, robiąc sobie tylko śniadanie i... Nie, kurczę, my zaraz będziemy tutaj głodować. Zaraz będziemy głodować. Dobra, powiedzmy, że ona teraz będzie chciała sobie właśnie przyrządzić się nektar, więc zrobimy nektar jabłkowy, kochana. Wskakuj. O, pięknie, dobra. Wskakuj i robimy nektar. Ugniatamy ślicznie. No i jak widzicie, pojawił się u nas konik. Pojawił się konik. Tak więc błyskawica jest tutaj. Powiedzmy, że błyskawica, bo ona jest taka, ona jest takim konikiem, trochę taki wolny duch. Ona sobie biega. Nie zawsze tutaj na tym ranczu jest, tym bardziej, że jej pan, czyli Wajra, no obecnie jest w mieście. Ona nie za bardzo lubi przebywać w mieście, gdzie jest właśnie spora liczba osób. Dlatego zazwyczaj jak Wajra się wybiera do miasta, to ona sobie tutaj w okolicach gdzieś biega, no a tutaj przychodzi, gdy jest głodna. Co ona robi? A tutaj przychodzi sobie, gdy jest głodna, no i czeka, aż Wajra wróci, no bo on często tak robi, że on po prostu do tego miasta jeździ i tam przez kilka dni jest, spędza tam czas i załatwia jakieś tam swoje sprawy, bo nie jest po prostu wygodnie taki kawał drogi codziennie pokonywać, dlatego jeżeli on ma coś ważnego do załatwiania i wie, że nie zrobi tego w jeden dzień, to zazwyczaj właśnie spędza noc w mieście. No i tak to wygląda. No a na razie my tutaj staramy się zrobić chociaż jedną butelkę nektaru. Nie wiem, ile tych butelek nektaru, Boże, ile tych butelek nektaru wyjdzie. Okej, miażdżąca pasja. Adriana raźnym krokiem toruje sobie drogę najlepszej producentki nektaru. Czy można spokojnie założyć, że lubi przyrządzanie nektarów? Tak, bardzo chcę, żeby ona to lubiła, bardzo chcę. Dobrze, tak więc zdobyliśmy umiejętność przyrządzania nektarów. Okej. Dobrze, lejemy teraz do butelki. I zobaczymy, co tutaj mamy. Dobra, mamy już tą umiejętność. Teraz może korzystać z maszyny do wytwarzania nektaru, aby otrzymywać oraz butelkować nektar winogronowy i nektar jabłkowy. Przyrządzając nektar przy użyciu maszyny do wytwarzania nektaru, Adriana rozwinie nową umiejętność i odblokuje kolejne receptury. Super, świetnie. Adriana właśnie zdobyła pierwszą butelkę nektaru jabłkowego. Informacje o nektarze jabłkowym zostały umieszczone w jej notatniku. Dobrze, i mamy teraz nektar jabłkowy.
42 Simoleony, klarowny nektar o wyrazistym smaku, zbalansowanym profilu i maślanej konsystencji. Dobrze wchodzi i szybko wychodzi. Świetnie nadaje się na piknik. Okej, super. Działanie sprawia, że Simowie czują przypływ inspiracji. Jeśli nektar jest co najmniej krótko leżakowany, inspiracja nie znika, nawet gdy nektar opuści organizm. Proces leżakowania zachodzi szybciej, gdy odbywa się w piwnicy, a znacznie szybciej, gdy przebiega w stojaku do leżakowania nektaru. I zaraz będziemy próbowali sobie wskoczyć na konia. Ona, tak jak mówiłam, jakiś tam kontakt z konikami miała, no ale jeździć konno nie umie. No ale znając charakterek Adriany, ona z pewnością będzie chciała się nauczyć. Ona ma taki charakter, że ona nie za bardzo lubi prosić kogokolwiek o pomoc, tak więc myślę, że będzie starała się sama to zrobić. O, dobra, no to my sobie tą butelkę tutaj zostawimy i myślę, że przyjdziemy i zobaczymy wykop roślinę z korzeniami. Nie możemy, bo sobie tutaj chciałam właśnie pokopać w tej trawie, bo widziałam właśnie na innych filmikach, że tutaj można pewne fajne i cenne rzeczy znaleźć. Tak więc myślałam, że może coś sobie zarobimy. Mamy, nie wiem, ja wciąż jestem w szoku, że mam 89 simoleonów. Jak ty, kobieto, żeś przehulała 1000 simoleonów, to ja nie wiem. Gdzie ty idziesz, błyskawico? A ty do pieska tutaj. O, jaka słodka jesteś. Czy oni razem rozmawiają? Nie wiem, co ona robi. Ale ja bym chciała właśnie tutaj... może... Dobra, chodź, Adriano, do błyskawicy i opowiedz jej dowcip. Ona będzie chciała się z nią zaprzyjaźnić. Zobaczymy, jak błyskawica zareaguje. O kurczę, zdobyty temperament. Nowo zdobyty temperament pomoże klaczy o imieniu błyskawica w relacjach towarzyskich z simami i innymi końmi. W miarę rozwoju umiejętności interakcje te będą dawały coraz lepsze efekty. Konie z dobrze rozwiniętym temperamentem będą rzadziej zrzucać jeźdźców oraz lepiej radzić sobie podczas wykonywania prac społecznych oraz takich aktywności jak zawody westernowe, skoki przez przeszkody czy czempionat. Aby śledzić postępy w rozwoju umiejętności klacza o imieniu błyskawica, otwórz jej profil w panelu związków. Okej, więc ja sobie zerknę na chwilkę na jej profil. Tutaj jeszcze widzimy jej cechy. Jest niezależna, jest inteligentna i krnąbrna. I właśnie ta krnąbrna, ta cecha, właśnie dzięki ta cecha będzie sprawiała, że będzie dosyć ciężko nam tutaj z jej umiejętnościami. Dobra, brak zwycięstw w konkursach, świetnie. Mamy tutaj temperament, znaczy może nie świetnie, ale to jeszcze sobie ogarniemy. Mamy tutaj temperament na pierwszym, zwinność, skoki, wytrzymałość. Okej, na razie jesteśmy znajomymi, nie mamy tutaj żadnych innych odczuć. Dobrze, więc ty postaraj się tutaj może jakoś zagadać jeszcze błyskawicę i dyskutuj, odpowie, podrap po szyi. Co my tutaj jeszcze z przyjaznych zachęć do... Na razie nie będziemy zachęcać. Podrap po szyi. Dawaj. Zanim ją dosiądziemy, chciałabym z nią najpierw porozmawiać, bo nie wiem, czy ona nas od razu nie zrzuci. Biedna Adriana. Okej, okay, Adriana jak błyska... Już się przyjaźnicie? Kurczę, szybko wam poszło. Dobra, i weź może jeszcze... Wymasuj jej szyjkę... I potem weź może ją podrap po szyi. Co ona tutaj, o czym ona myśli? Dobra, błyskawico. No, jaka jesteś kochana. Dobra. Świetnie. Myślę, że Adriana robi się głodna. Tak więc ja bym tylko spróbowała na chwilkę może ją dosiąść. Ale jeszcze zerkniemy, jakie ona ma... Okej, okay, głód wspaniale, energia dobrze, zabawa dobrze, towarzystwo wspaniale, higiena wspaniale. Dobra, to myślę, że wszystko jest w porządku. Dosiądziemy ją na chwilkę. Zanim pójdziemy sobie zrobić obiad, bo już jest 16:15, zdobyliśmy umiejętność jazdy konnej. Jeszcze nie wskoczyliśmy na konika, ale wskakujemy, patrzcie. O, okej, okay. Dobra, jesteśmy. Kurczę, no wiesz co, błyskawico... Od razu nas zwaliłaś. No nieźle. Dobra, spróbujemy raz jeszcze. Chcemy cię tylko na chwilkę dosiąść. Pozwól nam. Bo my będziemy musieli jakoś do miasta na zakupy jeździć. Samochodu nie mamy, tak więc...
W jakiś sposób do tego miasta będziemy musieli się dostać, a ona z pewnością nie będzie chciała Wairy prosić o pomoc. Ona o jedzeniu myśli, bo jest głodna. Dobra, nie, proszę, nie zrzucaj nas. Okej, idź tutaj, powolutku. Może na razie nie będziemy kusać, tylko powolutku iść. Okej. Jak mi się podoba, jak ci Simowie na początku siadają tak okrakiem. Okej, dobrze. Na razie jest okej. Nowo wypracowana wytrzymałość sprawi, że błyskawica będzie lepiej radzić, będzie sobie lepiej radzić ze zmęczeniem. W miarę rozwoju umiejętności błyskawica uzyska również lepsze rezultaty podczas wykonywania prac społecznych oraz takich aktywności jak rajd długodystansowy, skoki przez przeszkody czy czempionat. Okej, więc może... Wiem, że jesteś głodna. To przykusamy tutaj. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Świetne to jest. Zanim pójdziemy sobie robić obiad, to chciałabym chociaż troszkę tutaj z tą błyskawicą sobie pochodzić. Dawaj, Adriano. No dawaj. No świetnie to wygląda. Jak ona tak okrakiem... Chyba nas zaraz znowu zrzuci. Błyskawico, proszę, nie zrzucaj nas, bo już mamy obite plecy. I pupę też pewnie mamy obitą. Okej, to zróbmy tak. Czy ja teraz mogę kliknąć i wybierz się na spokojną przejażdżkę, energiczną. Czy ona może się spytać, co się stało, będąc na koniu, czy ona musi zejść? Zobaczymy. Może z nią rozmawiać, będąc na koniu. Jakie to jest fajne. Nie, proszę! No wiesz co, błyskawico, za to, że spytaliśmy się ciebie, co się stało, zrzuciłaś nas. Błyskawica jest spięta z powodu swojej krnąbrności. Konie z tą cechą bywają kapryśne podczas wsiadania na grzbiet. Trzeba im dodać trochę otuchy. Uspokój w związku z jazdą. Dobrze, musimy ją uspokoić, bo ona jest krnąbrna. I po prostu będzie jej... Czy ona zasnęła? Błyskawico, proszę cię. Chcieliśmy tylko wyjść na krótką przejażdżkę. Okej. Dobra, i teraz ją uspokoimy. Uspokój w związku z jazdą. Okej. Patrzcie, ale cały czas nam minusy idą. Także my niby się tutaj przyjaźnimy, ale jak nam te minusy idą, to coraz gorzej będzie tutaj z naszym... Jeszcze raz ją uspokój. Z naszą relacją. Nie będzie łatwo, Adrianie. Z pewnością. Nie dość, że ona jeszcze musi się nauczyć jeździć na koniu. Musi się nauczyć jazdy konnej. To jeszcze mamy tutaj takiego dosyć trudnego konika. Na pewno dla Wairy będzie dużo łatwiej. Wymasuj jej może szyję. No bo Waira ma dosyć wysoko tutaj to oswajanie koni. Tak więc on te wszystkie umiejętności ma ogarnięte. Okej. Ale z drugiej strony to czy on będzie chciał pomóc Adrianie? Bo jak widzieliśmy na scence, to on właśnie będzie chciał jej trochę tutaj utrudniać, tak żeby ona no, sama wyszła z propozycją odsprzedania połowy rancha. On myśli, że Adriana jest właśnie taką typową panienką z miasta, która nie chce się ubrudzić, nie chce zbytnio pracować fizycznie, a Adriana, no fakt, ona jest taką troszkę damessą, powiedzmy, ale ona się nigdy pracy fizycznej nie bała, także on się tutaj bardzo myli co do niej. Dobrze, przytul. No i jeszcze się chłop zdziwi. Patrzcie, no cały czas nam minusy idą. Kurczę, blady, błyskawico, proszę cię. Co tobie jest? O jakichś duchach myślisz? Dobra, spróbujemy cię dosiąść. Spróbujmy cię dosiąść i zobaczymy. A jak nie, to idziemy sobie zrobić obiad. W sumie mamy już 6 godzinę, tak więc będziemy musieli iść i sobie zrobić obiad. Okej. Dobra, okej, wsiadłaś. Dobra, no to spróbujmy sobie teraz wybrać się na spokojną przejażdżkę. Proszę. Tylko proszę, nie zwal nas. Już 2 razy zaliczyliśmy glebę. Proszę cię, błyskawico. Tym razem pozwól nam pobyć chociaż troszkę na twoim grzbiecie. Piękny jest to konik. Jest naprawdę śliczna błyskawica. To tutaj idzie. Co za pan. Tak w ogóle to mam tego moda od Kutoe, tak żeby mi tutaj randomy z innych światów się nie pojawiały.
No, ale niestety jeszcze nie jest ten mod zaktualizowany, bo szukałam aktualizacji, ale niestety jeszcze nie jest. No więc po prostu nie działa tutaj na ten nowy świat. Tak więc jeżeli ja sobie wyjadę do innych światów, no to on działa i tam randomy, na przykład jeżeli ja będę w Newcrest, to mi randomy nie przyjdą z tego świata, czy randomy, nie wiem, z oazy. Natomiast ten świat na razie nie jest brany pod uwagę przez mod, więc dlatego na razie nie zwracamy uwagi na tych Simów, którzy się pojawiają z innych światów, bo raczej z nimi tutaj żadnych znajomości nie chcemy zawierać, bo mam tutaj swoją fabułę i tutaj są postacie, z którymi będziemy mieć pewne relacje, więc z pewnością będziemy chcieli to zrobić. Okej, więc myślę, że ty, Adriano, mogłabyś teraz... Zobaczymy, czy uda nam się galopować do domu. Nie chciałabym, żebyś znowu zaliczyła glebę. Zobaczymy, jak nas potraktuje błyskawica. Okej, na razie galopować jeszcze nie możemy. Musi osiągnąć drugi poziom. Ale może uda nam się przykusać bez zaliczenia kolejny raz gleby. Co ty na to, błyskawico? Zlituj się nad nami, koniku. Ale się wkurza na nas. Ale się wkurza. Patrzcie, no. Biedna Adriana. Ale ona nie lubi prosić o pomoc. Ona lubi wszystko ogarniać sama. Tak więc, o, nawet jak się pojawi, nawet jakby się pojawił Wyra, to ona, wiedząc, że on jest dobry w oswajaniu koni, pewnie nie chciałaby go prosić nawet o pomoc. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Idź sobie stąd, kobieto. Nie należy do tego świata, tak więc będziemy udawać, że ciebie tutaj nie ma. Chyba nas nie zrzucisz na samym końcu naszej drogi, co? Piękny jest ten konik, błyskawica jest śliczna. Okej, jesteśmy. Jesteśmy na miejscu i nie zostaliśmy zrzucone. Cudownie, pięknie. Okej, tak więc myślę, że zsiądziemy sobie teraz z konika. No schodź, schodź, kobieto. No, zadowolona jesteś, tak? Okej, super. No i udało nam się zejść bez szkód. Okej, tak więc jeżeli chodzi o twoje potrzeby, głód dobrze, energia dobrze, zabawa wspaniale, towarzystwo wspaniale, higiena wspaniale. Konik ma się dobrze. Tutaj tej trawy preriowej na razie nie możemy zebrać. Tak liczyłam na to, że znajdziemy tam coś kosztownego, bo naprawdę 89 symulonów my tylko mamy. Tak więc nie wiem, jak my tutaj sobie poradzimy. Chodź może, kochana, i zawołaj konia do picia, bo skoro byliśmy na przejażdżce, to on prawdopodobnie jest spragniony. Tak więc przyjdziesz tutaj. Ale błyskawica uciekła. Gdzie jest błyskawica? Czy ona tędy przyjdzie? Aha, tędy przyjdzie, no tak. Tutaj chyba nie mogą koniki przejść. Coś im tutaj blokuje. I one w koło tutaj tak biegają, więc będę musiała tu odblokować. Może to wiadro powiększone 1000 razy, które powinnam pomniejszyć. Okej, tak więc błyskawica sobie znalazła tutaj jakoś sposób. Czy tutaj możemy kliknąć? To jest trawa preriowa? Nie, to mamy tylko trawę preriową. Tutaj ona została zjedzona. Okej, widzę, że Diego jest bardzo zmarnowany i prawdopodobnie on jest głodny, więc chodź tutaj, kochana, i napełnij mu miskę jedzeniem i potem pójdziesz przyszykować sobie. Chciałabym dobić do 6. poziomu to gotowanie. Ewentualnie wtedy mielibyśmy, no tak, już idziemy, słodziaku. Dobrze, napełniliśmy ci miseczkę wodą i jedzonkiem, tak więc możesz sobie jeść, słodziaczku mój kochany, a my przyjdziemy tutaj i zrobimy sobie jakąś obiadokolację, bo to w sumie nie obiad, tylko będzie obiadokolacja, skoro mamy już 20 godzinę, i myślę, że zrobimy sobie smażonego kurczaka z serem i zrobimy dla rodziny. Dawaj, kochana. Jak będziemy takie pojedyncze dania robić, to chyba raczej nam tak szybko nie będzie ta umiejętność rosła, a ponieważ my chcemy tutaj dobić do 6, żeby tą krówkę odblokować. Piesek ma się dobrze. Błyskawica też. Okej, mamy 5. poziom. Super. Mamy 5. poziom. Jeszcze chciałabym wieczorem tutaj przyjść do błyskawicy i ewentualnie może coś z nią porobić. Okej, naszego laptopa może przeniesiemy z tej strony. A tutaj może te kwiaty będę musiała stąd stabilnie sieć. Może te kwiaty będę musiała jakoś przenieść, bo one mogą tutaj
właśnie mogą one nam tutaj przeszkadzać. Diego przyszedł nam potowarzyszyć. Super. No co chcesz, słodziaku? O, chcesz nam potowarzyszyć, jak jemy? Super. Rozpieszczaj na kanapie. No teraz na razie nie za bardzo możemy to robić. Ale z przyjaznych. Dobra, damy mu jedzonko. Możemy mu troszkę rzucić. Bo pewnie on poczuł kurczaka. I zachciał troszeczkę. Dobra, no tu będziemy mieli dobrą relację z Diego. O, widzicie, jak sobie wcina. Patrzcie. Okej, kochana, tak więc ty umyjesz swój talerzyk. To schowamy do lodówki. Będziemy mieli na potem. Kolejnego dnia już nie będziemy tracić kasy. Boże, 69 symoleonów mamy. Tracimy. A czemu ty tutaj żeś to przyniosła, kobieto? Miałaś to umyć. Nie wiem, jaki masz problem. Dlaczego ty nie możesz tego po prostu wziąć do zlewu i to po prostu umyć? O kurczę, musisz iść skorzystać. I jakie ty masz jeszcze tu potrzeby? No i powoli ona robi się już zmęczona, tak więc myślę, że skorzystamy. Jak tylko umyjesz talerzyk po sobie, chodź, skorzystaj. Dawaj szybciutko, kochana. Okej, pieska musimy poprosić o skorzystanie, tak więc jak tylko, kochana, wyjdziesz z toalety, to powiedz, poproś o załatwienie się. Patrzcie, jak ona sobie słodko śpi, jaka ona jest kochana. Dobra, gut, wspaniale, energia dobrze, tak więc ona potrzebuje snu, żeby mieć wszystko wspaniale. No słodka jest, no ja chciałam z nią sobie jeszcze troszkę tutaj coś porobić, ale skoro ona poszła sobie spać, to myślę, że nie będziemy jej przeszkadzać, nie będziemy jej budzić. Ona prawdopodobnie potrzebuje odpoczynku, więc kurczę, my musimy tutaj zająć się gotowaniem. To zrobimy tak, troszkę pogotujemy i zrobimy jeszcze troszkę może... przygotujemy jeszcze jakiś nektar, ewentualnie... Będziemy musieli go sprzedać, nie wiem. Dobra, to wiesz co? Powiedzmy, że ty tutaj z tych składników, które znalazłaś, byłaś w stanie zrobić nadziewane papryki. No i te nadziewane papryki zrobimy. Będę musiała tą książkę chyba przenieść gdzieś indziej, bo ona tutaj, skoro Adriana woli tutaj gotować, to tak dziwnie wygląda. Chyba, że, o, patrzcie, mogę ją przenieść. O, elegancko. Tylko gdzieś to może... O, tak będzie fajnie się prezentowało. Super. O, patrzcie! O, kurczę! 57... Nie, elegancko. Nie, to zrobimy jeszcze ze dwa posiłki. Myślę, że przygotujemy jeszcze ze dwie rzeczy. O, kurczę! Nie będzie nas stać! Jejku, mam tylko 29 simoleonów! Ja... I teraz, no nie wiem, co mam zrobić. No, jedzenie będziemy mieć, bo mamy troszkę zapasów w lodówce. Kurczę, nawet jak my odblokujemy tą krowę, to my nie będziemy mieli kasy. Nie, nie, dziewczyno. No, a zrobienie dżemu? To zrobimy dżem truskawkowy. Świetnie. O Boże, 17 simoleonów, kobieto. Już i tak jakość jest kiepska, więc my to sprzedamy, bo na razie nie mamy kasy, więc jak my tu cokolwiek mamy zrobić, skoro my nic nie mamy? Dobra, to zrobimy ten posiłek. Skoro sprzedaliśmy nasz nektar, to myślę, że zrobimy posiłek, jeszcze jeden, żeby ogarnąć chociaż... umiejętność. No to zrobimy już to taco z wołowiną i zrobimy dla rodziny 20 simoleonów, tak żeby tutaj całej kasy nie stracić. Mamy te 44 simoleony. Jak Wajra wróci, to w lodówce nic nie będzie. I kurczę, i ona też kasy nie będzie miała, także nie możesz sobie na to pozwolić, Adriano. Musisz tutaj, zanim on przyjedzie, się dobrze zorganizować, tak żeby on nie miał szansy po prostu się z ciebie śmiać i naśmiewać, że ty jesteś... O, patrzcie na pieska! Tutaj jeszcze jakoś udekorujemy. Patrzcie, jak nam błyskawica przebiegła tam. O kurczę, obudziła się! To może zaraz jeszcze sobie z nią pojeździmy. Zaraz zobaczymy. Może uda nam się coś jeszcze zrobić, chociaż w sumie jest 12 godzina. Więc nie wiem. Okej, damy to tutaj. No i zobaczymy sobie, jak tam nasza umiejętność gotowania. Niech ja sobie zerknę tutaj szybko. O, patrzcie! Nie, no jeszcze jedną rzecz malutką zrobimy i nam pyknie. Tak więc zrobimy coś bardzo taniego. Coś taniego. Zrobimy jakiś posiłek dla jednej osoby. Zrobimy pasztet warzywny z jajkiem dla jednej osoby. O Boże!
starczy nam kasy. Nie, ale widzicie, jaka Adriana jest? Jak ja tutaj jej zwolniłam miejsce, żeby gotowała tutaj, żeby miała fajnie, żeby jej było wygodnie. O, jest, mamy szósty poziom! To ta wzięła i poszła tam, gdzie ja książkę ustawiłam. No patrzcie, no. Dobra, to my tą książkę damy tutaj. No myślę, że już z tej strony chyba nie przyjdziesz, co? Okej. Okay. Co ty jeszcze kroisz tam? Nie, nie wierzę, patrzcie na to. Znowu przyszła z tym. Tu gdzie jest książka? Boże, czy ta książka ma jakiś magnes? O Boże, jak się wystraszyłam. Jejku, myślałam, że mi spadnie zaraz komputer. Kobieto, gdzie ty jesteś? Dobrze, tak więc my będziemy się widzieć z samego ranka. Okej, no więc mamy już prawie 7 godzinę. Myślę, że ja już będę Adrianę wybudzać. Tutaj piesek nam chce... Znaczy, my mamy zareagować na prezent od zwierzaka. No, czaj moda raczej nas nie interesuje. No i zaraz wstaniemy, będziemy reagować, ale muszę wam jeszcze coś powiedzieć, bo tutaj w międzyczasie, jak ona spała, to wiecie, że jak Sim śpi, to tutaj się pojawiają czasem ikonki, właśnie takie, pokazuje, o czym Sim może ewentualnie śnić. No i wyobraźcie sobie, że pojawiła się twarz Wajry i pojawiła się ikonka Barabara. No ja na scenkach mogę im ewentualnie mówić i zmuszać ich do pewnych zachowań, ale w rozgrywce tutaj raczej na to wpływu nie mam. Ja nic nie zrobiłam. Tak więc, no, ona sama. No chodź, słodziaku, co nam przyniosłeś? Może coś, co sprzedamy? I będziemy mieli kasę, bo na razie jesteśmy biedni, ale się nie będziemy do tego przyznawać. Kolekcja pierwiastków, czy możemy to sprzedać? Chciałabym to sprzedać. Zobaczymy, czy możemy to sprzedać. 45. Spoko. Nie. Piesku, w takim razie, skoro tak, słodziaku mój, najdroższy, my wyślemy cię raz jeszcze na... Wypuść na polowanie, dawaj. Kurczę, no dzięki tobie mamy co jeść. Tak, chcesz? Nie jesteś zmęczony? No on jest zadowolony, on lubi. No to idź słodziaczku, idź. A my przyjdziemy tutaj jeszcze w piżamie. Czy ty musisz, no ona jest głodna. Choć może skorzystasz. Prysznic sobie weźmiemy później. Ale na razie skorzystamy i zrobimy jeszcze szybciutko te słoiki, które mamy tutaj zrobić. Mamy 1, 2, 3, 4. Tak jak mówiłam, 6 słoików jeszcze nam brakuje. Będziemy starali się kupić krówkę. Okej. Okay. No, studia to my już skończyliśmy. Okej, patrzcie na to. Zbierz całą trawę preriową. Chodź tutaj szybko, Adriano. Idź szybciutko, bo dzięki temu może zarobimy jakiegoś grosza i będziemy mogli zrobić kolejne słoiki dżemu. Tylko w kupę nie wejdź, proszę cię. Okej, błyskawica sobie biega. Tak jak mówiłam, ona lubi sobie tutaj w koło biegać. Patrz, jak ona sobie tam biega, fajnie, kochana. A my w piżamie tutaj, w miski takie fajne. Tą trawę preriową kosimy, zbieramy. Adriana dowiedziała się czegoś o obiekcie... Siano z trawy preriowej. Dobra, to zobaczymy sobie, co ona się tutaj ciekawego dowiedziała. Trawa preriowa. Simowie tolerują, zwierzęta akceptują. Trawa preriowa stanowi nieodłączny element krajobrazu każdego rancha, rosnąc gdzie tylko się da bez udziału simów. Jest doskonałym źródłem pożywienia dla zwierząt gospodarskich, które zawsze mają chęć na pochrupanie. Simowie mogą ją zbierać, by pozyskać siano z trawy preriowej. Zebrana lub zjedzona trawa odrasta dopiero po jakimś czasie. Elegancko, ale my nic nie znaleźliśmy. Patrzcie, a może siano z trawy preriowej? Co możemy z tym zrobić? Umieść w świecie. No jak my to umieścimy w świecie, to co możemy z tym zrobić? Patrzcie, to ja mam tylko takie szczęście. No widziałam, że ludzie znajdują eleganckie rzeczy, drogie. A my nic nie znaleźliśmy. My mamy tylko siano i nie możemy nic z nim zrobić. Możemy tylko je schować do wyposażenia, kurka wodna. Nic nie możemy z nim zrobić, serio? Nie wiem, ale miałam ogromne nadzieje związane z tą trawą preriową. Okej, nie stać nas. Nie stać nas. Wiecie co, może ja przyjdę i tutaj... Czy możemy przyrządzić? Możemy winogronowy przyrządzić. Dobra, to chyba za to nie płacimy, prawda? Za to nie płacimy. No kurczę, no 5 słoików nam brakuje. Czy uda nam się w tym odcinku chociaż ogarnąć krówkę? Byłoby idealnie. Ale żeby to zrobić, to musimy jeszcze 5 słoików dżemu wyprodukować. Tak więc, kochana, musisz tutaj
O Boże, musisz przygotować dobrą butelkę nektaru. Wajra, jak przyjedzie, to się zdziwi, że ona tutaj w ogóle umie używać tej maszyny, bo on, szczerze mówiąc, on tutaj na tym ranczu zajmował się głównie zwierzętami, a tutaj tego sprzętu nawet nie używał. Także on będzie mega zdziwiony, że Adriana w ogóle ma jakiekolwiek pojęcie tutaj o używaniu tego urządzenia do tworzenia nektaru. I że ona sobie tutaj jakoś radzi. Zobaczymy, co na to wszystko powie Wajra. Kobieto, ty się nie zabij. Nie zabij się, bo chciałabym, żebyś troszeczkę jeszcze pożyła. To, że my będziemy mieć 10 tych słoików, nie oznacza, że od razu już możemy mieć krówkę. To znaczy, w sumie, według zasad, możemy tą krówkę mieć, tylko że ta krówka niestety kosztuje 400 simoleonów, a my jesteśmy bardzo biedni. I tak myślę, że piesek to po prostu... Dzięki niemu my przeżyjemy, bo wiecie co? Wyobraźcie sobie, że przyniósł nam piórka. I zobaczcie, jakie te piórka są. Kurczę, 120 simoleonów. Muszę to zrobić po prostu przed wami, żebyście wiedzieli, dlaczego mam kasę na razie. Spójrzcie na to. Tak więc mamy 197 simoleonów dzięki naszemu pieskowi. I tylko dzięki niemu możemy zrobić kolejne dwa słoiki dżemu. No nie wiem, czy uda nam się coś tutaj znaleźć takiego, żeby... dobić do 400 simoleonów. Ale patrzcie, tutaj coś... Nie, to nie. Patrzcie, tutaj jakiś pan jest. Może przyjdziemy go poznać. Chodź tutaj i... przyjazne powitanie. Dawaj. Wajra znowu do nas dzwoni. Co ona teraz chce? Cześć, słuchaj. Szukamy miejsca, by zatrzymać się gdzieś na jakiś czas. Jesteś w stanie nas pomieścić, prawda? Nawet nas nie zauważysz, przyrzekam. Jemu chyba coś odbija. Niemu chyba coś centralnie odbija. Może on już zaczął... Właśnie może to jest jego sposób na to, żeby... Boże, sugestywny wygląd. Adriana zauważyła, że oczy Tomasa coraz bardziej się na niej zatrzymują. Ich spojrzenie jest bardzo intensywne i z uwagą skupioną na niej. To może być szansa, żeby przesunąć sprawy w bardziej intymnym kierunku. Czy Adriana zamierza zaakceptować podryw Tomasa? Czy zignorować go? Zignoruj go! A gdzie ty w ogóle? Aha, ty już tutaj jesteś. Patrzcie, on nas sugestywnie spogląda. Pff, wiesz co? Czy on czasem nie ma żony, ten gościu? Dobra, rozmawiaj o smakach kawy. Dyskutuj na temat zainteresowania. No, pogawędka. Mam tutaj pierwszego człowieka z tego świata. Wiesz co, wspaniale było spędzać czas z tobą. Będzie co wspominać i z pewnością czeka nas jeszcze wiele wspaniałych wspólnych chwil. Nie mam co do tego wątpliwości. On uwielbia naturę. Kurczę, no nie wiem, czy my aż tyle czasu spędziliśmy razem, żebyś aż tak gościu na ten temat się wypowiadał. Nie wiem, po co ty byś chciała zdobyć konia, ale skoro jest taka możliwość, żeby go zapytać, to spróbujemy. My chyba nie jesteśmy tutaj nim zbytnio zainteresowani, bo raczej jej nic nie wyszło takiego. Wyszło jej tylko po prostu, że... on na nią sugestywnie spogląda. Zapytaj o centrum jeździeckie. No ale śnił jej się Wajra, tak więc coś nam słabo z tym zdobywaniem kasy idzie. Co my tutaj mamy? Ona jest szczęśliwa, dobre wibracje, dobrzy ludzie z interakcji. Adriana uważa, że czasami interakcja z Simami o wysokiej moralności. Co? Iwoli może być interesująca. Iwoli może być interesująca. Czy to wysoka moralność była? Nie wiem, czy to była wysoka moralność, bo z tego, co ja pamiętam, ten gościu ma żonę, a z nami flirtował, więc kurczę blade. Nie, trenerką koni jest Syrena? Nie, no wiecie, widzicie, dlaczego ja potrzebuję tego moda? Widzicie, dlaczego ja potrzebuję bardzo tego moda właśnie od Kutoe, żeby mi tutaj randomy nie przyłaziły? No jak Syrena może być trenerką, kurczę blade, koni u mnie? Nie, nie, będę musiała to wykasować, bo pewnie już mi ją gra... wylosowała z mojej biblioteki, a ja potrzebuję tutaj innych simów. No a ten gościu to jest tajemniczy cowboy. Okej, więc myślę, że na tym będę kończyć. W kolejnym odcinku będziemy musieli jakoś ogarnąć sobie kasę, żebyśmy mogli kupić tą krówkę, bo na razie jest cienko, no ale coś się wykombinuje. Myślę, że piesek nam jeszcze coś ciekawego da. I akurat może będzie nas stać na pierwszą krowę, bo 400 simoleonów musimy mieć. No ale na razie jakoś sobie Adriana radzi. Okej, dziękuję Wam cieplutko za oglądanie i do następnego. Pa, pa, cześć!